Uszanowanko, cheaty to dziś słowo z konotacjami raczej negatywnymi. Z reguły kojarzy nam się z tym jednym gościem, który zabija nas przez cztery ściany na 5 sekund przed rozpoczęciem rundy, w trakcie pisania, że nasza rodzina jest, delikatnie mówiąc, rozwiązła do czwartego pokolenia wstecz. I oszukiwanie w grze wieloosobowej to zdecydowanie grzech niewybaczalny gier wideo. Nie ma dla niego usprawiedliwienia i za karę kazałbym każdemu takiemu mądrali wypić 5 litrów wody, a drogę do najbliższego wychodka usłać klockami Lego. I to nie takimi dużymi. O nie, tym najgorszym sortem małych, przebijających skórę i granice bólu małych duńskich diabłów. Ale zanim cheatowanie stało się synonimem bycia smutnym i zgorzkniałym człowiekiem, używanie kodów było czymś innym, czystym, pięknym, owianym eteryczną mgłą tajemnicy. Jako żeby mówić o kodach i cheatach, trzeba wspomnieć też o bardziej zawiłych tematach niejakiego zaplecza i nazwijmy to backstage'u gier wideo, w materiale nie obędzie się bez pewnych uproszczeń i skrótów myślowych. Dzięki za zrozumienie. Cheaty lub kody miały pierwotnie na celu ułatwić grę i były głęboko ukrytymi w kodzie poleceniami przeznaczonymi głównie do testowania gier. Kiedy trzeba było na przykład wybadać, czy ostatnie poprawki wyeliminowały błąd na jednym z końcowych etapów gry, tester nie musiał przechodzić całości za każdym razem od nowa, tylko po wpisaniu odpowiedniej komendy przenosił się od razu do danej lokacji. Poza teleportacją do danego poziomu, można było także na różne sposoby ułatwić rozgrywkę, czyniąc postać na przykład nieśmiertelną, dając jej od razu dostęp do wszystkich broni lub znosząc limit amunicji. Tak wygląda to z jedną z najwcześniejszych implementacji cheatów. Na ekranie startowym gry Manic Miner po wpisaniu kombinacji 603-1769 był to numer prawa jazdy twórcy gry Matthew Smitha, dostawało się dostęp do panelu wyboru dowolnego poziomu gry. Nie inaczej było z historią powstania legendarnego Konami Code. Pewnie kompletnie to przekręcę, ale Kazuhisa Hashimoto, pracując nad NES-owym portem dość trudnego Gradiusa, nie radził sobie z testowaniem gry i wymyślił sobie, że po wklepaniu kombinacji góra-góra, dół-dół, lewo-prawo, lewo-prawo, BA, statek, który kontrolujemy w grze, dostaje komplet power-upów, które normalnie zbieraliśmy na przestrzeni całej gry. Ten legendarny kod miał zostać usunięty z gry przed premierą, ale no cóż. Nawiązanie do wspomnianej sekwencji lub faktyczne jej wykorzystanie w celu odblokowania jakiegoś rodzaju ukrytej zawartości pojawia się nadal w wielu o wiele nowszych grach i to takich niezwiązanych bezpośrednio z samym Konami. Możemy skorzystać z niego chociażby w Bioshock Infinite, Just Cause 4, a żarty z niego robi sobie nawet Plants vs. Zombies. Wykroczyło to zresztą nawet już poza pole gier, bo swego czasu kombinacja wywoływała chociażby grę w Snake'a na discordowej stronie 404, albo czyniła co najmniej dziwne rzeczy ze stroną Facebooka. Po dziś dzień działa to zresztą nawet na stronie Bank of Canada i wywołuje dosłowny deszcz pieniędzy. Ale pod żadnym pozorem nie próbujcie wklepać tej kombinacji w trzeciej odsłonie Gradiusa, bo wasz statek ulegnie błyskawicznej dezintegracji. Poza tymi ukrytymi ułatwieniami zaplanowanymi przez deweloperów, gracze wymyślali także swoje sposoby na ingerowanie w kod gry, by poprzez modyfikację konkretnych parametrów osiągnąć zamierzony efekt. Uwagę przykuwają tu szczególnie specjalne kartridże do przeróżnych ówczesnych konsol i komputerów. W wydaniu Computer Gaming World z 1984 roku możemy znaleźć prawdziwą perełkę. Oto bowiem ktoś ogłasza, że za 15 dolców można w swoje ręce dostać specjalny nośnik pozwalający nagiąć zasady Castle Wolfenstein do własnych potrzeb. Obiecywano nam manipulowanie przedmiotami, skakanie między poziomami wedle zachcianki, ale także chociażby usprawnienie czasów ładowania. Pewnym fenomenem był także pierwotnie stworzony przez poniekąd znane dziś Codemasters urządzonko, czy właściwie cartridge Game Genie. Wydawany w różnych wersjach na kilka konsol Nintendo oraz Sega, V-Heister pozwalał, podobnie jak trainery, na ingerowanie w zawartość gry i dodanie sobie na przykład kilku żyć lub włączenie niewrażliwości na obrażenia.
Nintendo bardzo się taki pomysł nie podobał i Galub, firma sprzedająca kartridże, została przez japońskiego giganta pozwana. Ostatecznie jednak po około 2 latach batalii sądowej Nintendo poległo, gdyż nie udało się udowodnić, że Game Genie narusza w jakikolwiek sposób patenty Nintendo. Co ciekawe, Sega z drugiej strony nie miała z urządzonkami żadnego problemu. Pewną ewolucją, bardziej już dziś znaną, są także wspomniane trainery. Software'owe odpowiedniki fizycznie wkładanych do czytników nośników danych. Odpalało się taki programik przed uruchomieniem gry i mogliśmy na żywo, w trakcie grania, odpowiednimi skrótami klawiszowymi ingerować w ilość posiadanych punktów, gotówki, przedmiotów, status ukończenia misji itd. i tym podobne. Można tu wyczuć pewną atmosferę wrogości. Nintendo złości się, że gracze ingerują w jego gry. Gracze odgrażają się, że naprawią Wolfensteina. Cały czas ingerują w kod poza tak naprawdę założeniami twórców. Wszystko to owiane jest jakąś taką tajemniczą, proto-hakerską atmosferą ingerowania w kod gry poza wiedzą twórców. Ale kody to nie tylko psucie gier i przepychanki z wiedzącymi lepiej twórcami. Kody to także naprawdę piekielnie dobra zabawa. Prawdziwa złota era kodów nadeszła wraz z dalszym rozwojem sprzętu do grania, a zatem także i samych gier. Lepsze bebechy umożliwiały ogrywanie bardziej złożonych programów, gry stawały się dłuższe, znacznie rozbudowane. A wraz z tym zwiększało się pole do popisów dla deweloperów, którzy często bywają totalnymi śmieszkami. Oprócz wciąż istniejących i nie do końca domkniętych po testach furtek dla QA, a więc kodów, które mają ułatwić granie, by można było poszczególne fragmenty łatwo i szybko przetestować, coraz śmielej wrzucano także do gier ukryte smaczki. Innymi słowy, twórcy chcieli, aby gracze pocztą pantoflową dowiadywali się o specjalnej kombinacji odblokowującej krew w Mortal Kombat, trybie dużych głów lub innych często zupełnie odklejonych od rzeczywistości modyfikatorach gry. Pamiętajmy, że były to czasy, kiedy internetu albo jeszcze nie było w ogóle, albo dopiero co wchodził on pod strzechy, więc dostęp do sekretnych kodów brało się z literatury specjalistycznej. Albo znajomych z podwórka. To rodziło z jednej strony ekstra atmosferę dzielenia się super tajną wiedzą, bo nie tylko same kody, ale i instrukcje, jak je wpisywać, to także istotna sprawa. Ile to było kombinacji tyld, shiftów, średników, konsol, a nawet o zgrozo modyfikowania parametrów uruchamiania. Z drugiej strony jednak dawało to ogromne pole do popisu podwórkowym kłamcom, łgarzom i oszukistom. Według Instytutu Danych z Dupy na każde 10 autentycznie działających kodów przypadało 5 opierających się na zaufaj mi stary, pokroju kodów na rozebraną Lara Croft czy poziomu z krowami. Ale wracając do tych faktycznie działających kodów czy cheatów, te potrafiły być niesamowicie abstrakcyjne i pomysłowe, ale jak mogliśmy z nich korzystać w późniejszych czasach? Niektóre wklepywało się po prostu w trakcie gry na klawiaturach lub padach, inne gry miały tak zwane konsole, będące często pozostałością po procesie deweloperskim i tam posługiwaliśmy się często prostymi komendami. Na pewno wielu z Was kojarzy choćby legendarne SV podłoga Cheats 1, którego to użycie pozwalało w dużym stopniu modyfikować i dostosowywać działanie CS-a. Ale na dodatkową uwagę zasługują też cheaty, których nawet właściwie nie musimy w grze szukać, bo deweloperzy umieszczają je na przykład w menu. Tutaj haczyk tkwi w tym, że trzeba najczęściej przejść grę lub zdobyć jakiegoś rodzaju osiągnięcie, by poszczególne bonusy i ułatwienia odblokować. Przychodzi mi tu do głowy Uncharted, gdzie na przykład musieliśmy zdobyć w zależności od wersji gry 1000 punktów lub przejść całość na normalnym poziomie trudności, by odblokować tak zwanego Donut Drake'a. Uwaga, czas na kompromitującą historię. Jeszcze kiedy byłem w podstawówce, siedliśmy ze znajomym do pierwszych Simsów. Ja nie miałem jeszcze wtedy kompletnie zielonego pojęcia o tym, że jest coś takiego jak kod do gry, że można sobie jakoś dodać kasę albo zbudować nieśmiertelną postać. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. I nagle on wyciąga jakiegoś klika czy inną cybermachinę i mówi do mnie: teraz będziemy wpisywać kody. Tajne.
kody. I ja, będąc w tej atmosferze, jakbyśmy się mieli włamywać do jakiegoś co najmniej pentagonu, obróciłem się na krześle, zasłoniłem oczy, no bo Boże drogi, co teraz się będzie działo? Teraz będą dziwy, hakerstwo i lada chwila do pokoju na pewno wpadnie jakieś FBI. Tajne kody. Skończyło się na tym, że dodaliśmy sobie 1000 simoleonów i dowiedziałem się, czym są kody. Z upływem czasu tajne kody przestały być tak popularne. Obecnie spotkać je można stosunkowo rzadko. Dlaczego? Gwoździ do trumny było kilka, ale wśród głównych przyczyn wymieniłbym chyba nadejście mody na achievementy. Na konsolach, ale obecnie także i na pecetach, lwia część gier lubi nagradzać nas wirtualnymi medalami z ziemniaka za przeróżne aktywności, w tym także godne podziwu wyczyny pokroju wykręcania imponujących wyników czy przejścia gry bez umierania. Cheaty ułatwiające grę stały tu w wyraźnym konflikcie, choć dziś gry rozwiązują to po prostu tak, że korzystanie z kodów achievementy po prostu wyłącza lub gra w jakiś sposób sygnalizuje, że nasze wyniki to efekt oszustwa. Drugim czynnikiem byłoby coraz częstsze przeplatanie się trybów single i multiplayer i umieszczenie nawet w tych singlowych segmentach skandalicznych mikropłatności. Okropna sprawa. Ale tajne kody i cheaty wciąż są żywe. Ciepło robi się na serduszku, kiedy człowiek widzi chociażby, że wpisując dany kod może odblokować sobie za darmo jakąś fajną postać lub statek w LEGO Skywalker Saga. Można także sobie troszeczkę poszaleć i pocheatować w drugim Red Deadzie, wyłamując się na chwilę z łańcuchów przyziemności samej gry. Tak samo też można dla odmiany klasycznie po prostu ułatwić sobie rozgrywkę Age of Empires 4, który kontynuuje tradycję serii w tym względzie, choć tutaj kody nie są już aż tak szalone. Przypuszczam, że prędzej czy później w komentarzach pojawi się ktoś, kto będzie pisał: Kuba, lamusie, git good, stań się wreszcie dobry w gry. Cheaty są tylko i wyłącznie dla słabych. Poniekąd prawda. Zawczasu odpowiadam. Kody, i podkreślam tutaj kody wyłącznie do grania w pojedynkę, to często po prostu przednia zabawa. Dziś poszły już nieco w odstawkę, ale te kilkanaście lat temu były absolutnym złotem, tą tajemną wiedzą przekazywaną na karteczkach w szkole między matmą i przyrą. Hej, wpisz sobie w Age of Empires Big Mama! A co się stanie? Zobaczysz! A potem wpisz sobie, uważaj, resign. I tak to się toczyło, to życie w tamtych czasach. Albo po prostu można było ułatwić sobie zabawę, bo było się zbyt małym, zbyt durnym i zbyt nieogarniętym, żeby ogarnąć tę trudną sekwencję w pierwszym Quake'u. Niczego nie żałuję. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.